Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, mam to, co chcę powiedzieć, mam napisane, żeby nie powiedzieć za dużo, być dosadnie i prawdę. Czuję zobowiązany podzielić się przed Wysoką Radą pewnymi spostrzeżeniami odnośnie zachowania i działania radnego powiatu wierzchowskiego, przewodniczącego zarządu powiatu wierzchowskiego, pana Andrzeja Szymanki, jak również pozostałych członków zarządu, to jest wicestarosty Mirosława Urbasia oraz członków zarządu powiatu wieruszowskiego, a radnych to jest Jerzego Aitnera i Ryszarda Starka. Z ostatniego posiedzenia wspólnego komisji odnośnie dróg można było odnieść takie wrażenie, że przewodniczący zarządu, pan Andrzej Szymanek, jest być może już całkowicie wypalony i z tego powodu nie radzi sobie w pracy samorządowej, pełniąc funkcję starosty. Nie wiem, czy do radnych obecnej rady, szczególnie radnych koalicji, dociera, że pan Andrzej Szymanek w pierwszej kadencji odradzanego samorządu powiatowego był wicestarostą, potem starostą i jednocześnie przez cały okres jest radnym Rady Powiatu. To, co robiono w minionej kadencji odnośnie dróg, to widać i co zamierza się robić, słychać. Odnoszę wrażenie, że najlepiej byłoby, żeby nie robić nic, powtarzać w kółko, że w budżecie nie ma pieniędzy. Czy w ten sposób, między innymi, Andrzej Szymanek, starosta wieruszowski, nie zapomniał, jakie są jego zadania, obowiązki i jakie były założenia odrodzonego samorządu powiatowego? Administrować każdy może, ale nie od tego od Rady Powiatu oczekują wyborcy. Nasuwa się wobec powyższego takie oto pytanie. Co pan starosta i inni, którzy towarzyszyli mu w minionych kadencjach w zarządzie powiatu, tak naprawdę robiliście? Oprócz pobierania bardzo solidnego wynagrodzenia. Czy być tylko u władzy i nic nie robić efektywnie, a tylko efekciarsko dla poklasku, mając za nich wyborców? Ci ostatni, zdaje się, w ostatnich wyborach pokazali panu Mirosławowi Urbosiowi wicestaroście czerwoną kartę, choć o wybory. Co i tak zresztą zgodnie z prawem pozwoliło mu zachować swoje wicestarosty z woli starosty i radnej koalicji, którzy być może tak naprawdę, nieładnie to powiem, sprzedali się do samej gry. Pan Andrzej Szymanek otrzymał w ostatnich wyborach żółtą kartkę, o czym mówił kolega radny Jasio na jednej z pierwszych sesji, podobnie jak i członek zarządu pan Jerzy Aitner. Chodzi o ilość głosów oddanych w poprzednich wyborach do tych wyborów. Wyborcy, mieszkańcy powiatu, jak i również ja, obserwujemy, co robi zarząd. I jak łamie się podstawowe zasady ustawy o finansach publicznych. Mówiłem już o tym na poprzednich sesjach powiatowych, rozmawiałem z panem przewodniczącym rady i efekt jest jaki, jakbym rzucał grochem o ścianę. Zapoznając się z materiałami dla radnych na dzisiejszą sesję, zwróciłem na sprawozdanie zarządu w punkcie 6 tego sprawozdania. I czytamy. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Andrii i Romany Chwiołka o dofinansowanie imprezy 4 rajd konny po powiecie wieruszowskim. Przyznano na ten cel 1200 zł. Słownie 1200 zł. A w punkcie 14 negatywnie zarząd rozpatrzył wniosek Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Grom w Sokolnika o udzielenie wsparcia na zakup sprzętu sportowego. Na poprzedniej sesji poruszałem sprawę dotyczącą finansów, mianowicie dotacji do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania między Wartą a Brosną, którego prezesem jest pan starosta Andrzej Szymanek, radny powiatu wieruszowskiego, przewodniczący zarządu powiatu wieruszowskiego. Poruszałem również kwestię dofinansowania imprezy sylwestrowej. Radni słyszeli odpowiedź pana starosty. Jakoś nic specjalnie się nie przejmuje, że czyś kaprys przerodził się w ten sylwestrowy. Przerodził się w imprezę masową i ktoś musi w końcu za to ponieść odpowiedzialność. Od kilku miesięcy sprawą spotkania sylwestrowego tej imprezy zajmują się organy ścigania. Sprawa wydawałoby się, że utknęła w prokuraturze w Wieluniu, ale nieprawdą do końca. Jest śledztwo, ślamazarne jest z wiadomych powodów. Zbyt długo chyba czeka się na rozstrzygnięcie zgoła prostej sprawy. A wszystkim nam powinno chodzić przede wszystkim, aby nasze działania były zgodnie z prawem i byśmy uczestniczyli w działaniach organizowanych zgodnie z prawem. Wracając do sprawy finansowania imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie LADER, prosiłem pana przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Żurawia, aby zajął się tą sprawą. Osobiście rozmawiałem, otrzymałem grzeczną, oczywiście wymagającą odpowiedź, odzewu nie ma żadnego.
Po raz kolejny zwracam się w dniu dzisiejszym do pana przewodniczącego Andrzeja Żurawia o podjęcie kroków prawnych w stosunku do osób, które dopuszczają się w sposób notoryczny łamania ustawy o finansach publicznych. Nie będę mówił o poprzedniej kadencji, ponieważ na większą skalę jeszcze była łamana. Niektórzy radni są z poprzedniej, z minionej kadencji. Wobec powyższego ciśnie się pytanie na usta. Czy zachowanie członków zarządu jest przyzwoite, nie zapominając przy tym odpowiedzialności karnej? Nie wiem, czy mam się zwrócić w związku z tą sprawą do przewodniczącego komisji rewizyjnej pana Dariusza Sowińskiego, chociaż ta sprawa jest mu znana, ponieważ uczestniczył w sesjach i powinien już dawno zareagować wobec łamania prawa przez zarząd ustawy o finansach publicznych. W poprzedniej, w minionej kadencji pan Dariusz był też członkiem komisji rewizyjnej, a teraz jest przewodniczącym komisji rewizyjnej. Z tego, co mi wiadomo, zdaje się, że on sam ma problemy z przyzwoitym zachowaniem. Nie mówię już o dziwnym zachowaniu i elementarnym łamaniu prawa polegającym na poświadczeniu nieprawdy w mojej obecności podczas mediacji jeszcze jednego radnego Rady Powiatu. Mediacja ta przebiegała między z kwestii takich bardzo nieładnych, brzydkich pomiędzy mną, a tutaj panem radnym Darkiem Sowińskim uczestniczył jeszcze jeden radny siedzący po mnie, Marek Stojecki, z którego z inicjatywy było to spotkanie na prośbę Darka. W związku z powyższym proszę pana przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Żurawia, radnych, szczególnie koalicyjnych, o podjęcie stosownych działań i zdecydowanych działań, aby uniemożliwić dalsze łamanie prawa przez Zarząd Powiatu Wierzchowskiego i tym samym ośmieszania całej Rady Powiatu. Mówię tu o dofinansowaniu osób fizycznych. I jest to, no mogę powiedzieć, łamanie ustawy o finansach publicznych. Jest to ukryte. Pan wicestarosta powie, że RIO nie ma nic związku. Jest to ukrywane. Jest to, z ostrożnością prawną powiem, rzecz niedopuszczalna, łamanie bezczelny, prostacki sposób prawa. Z ust pana starosta ostatnio słyszeliśmy, większość myślał, że mi odpowiedź satysfakcjonuje, że co roku starostwo przekazywało, czy zarząd przekazywał pieniążki do lidera. Jest to sprawa do wojewody odnośnie kodeksu wyborczego, czy jest złamane prawo, czy nie jest, nie do rozstrzygać, ale uważam, że czas najwyższy, jak się popełniał, czy robiło się coś niemoralnie, czy może niezgodnie z prawem, powinno się zaprzestać. Świadomie w dniu dzisiejszym pominąłem również ujawnienie wrażliwych moich danych w związku z oświadczeniem majątkowym, co nie jest istotą tej sprawy. Woli wyjaśnienia do dnia dzisiejszego pan Andrzej Szymanek, starosta wierzchowski, jako kierownik zakładu praktycznie nic nie zrobił, aby zminimalizować skutki świadomego czy też nieświadomego działania odnośnie upublicznienia wrażliwych danych osobowych. Niebawem sprawą tą zajmą się organy ścigania i na pewno wystąpię do sądu o zadośćuczynienie. Dziękuję, oczekiwałbym odpowiedzi na piśmie i podjęcia stanowczych działań przez pana przewodniczącego w kwestii łamania prawa przez zarząd, który w większości w minionej kadencji działał w tym samym składzie, w tej kadencji, w minionej kadencji podobnie łamano prawo. Do 5 lat podnosimy odpowiedzialność nie tylko moralną, ale karną. W minionej kadencji dziwnym prawem, którego nie mam zapisane, pod nieobecność przewodniczącego zarządu, pana starosty, pan radny ówczesny i wicestarosta wraz z siedzącym tutaj dzisiaj członkiem zarządu panem Jerzym Aitnerem i panem Eugeniuszem Cioskiem, Eugeniuszem Cioskiem, podejmowali decyzje, gdzie powiedziałbym nieładnie, ale chyba sformułowanie, gdzie za wysokie. Robili transfer pieniędzy do osoby fizycznej. Było dofinansowanie, co radni nawet powiatowi poprzedniej kadencji nie wiedzą. Do osoby fizycznej, pani prezydent Dariusza Nowa, do pani Urszuli Przybył, był transfer z powiatu pieniędzy na kwotę około 15 tysięcy złotych. Ale to było wiadomo, to czytaliśmy. To jest niezgodnie z ustawą o finansach publicznych. Jest to przestępstwo. Nie można dofinansować osób fizycznych. I żebyście państwo wszyscy wiedzieli, podnosząc rękę czy funkcjonując w Radzie, każdy, dowiedzając się o przestępstwie, powinien to zgłosić. Ja podzieliłem się z państwem informacjami i
tymi informacjami podzieliłem się też z właściwymi osobami i podjąłem też właściwe kroki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Co mam powiedzieć, no na pewno sfinansowanie dla niepełnego, to w tym chronologicznie o tym na początku, a powiedzmy odnoszą się do wystąpienia pana radnego, chciałem powiedzieć tyle. Jeżeli pan widzi, że są jakiekolwiek przestępstwa, to proszę zgłosić do prokuratury. Tam są organy przewidziane do ścigania przestępstw. Myślę, że każdy ma prawo mieć swoje zdanie na ten temat, natomiast ocena nie będzie należała, że nie będzie nieadekwatna, czy jest jakieś działanie przestępcze, czy nie. Co do finansowania czwartego rajdu konnego w powiecie wieruszowskim, to generalnie organizatorem tego rajdu jest powiat wieruszowski we współpracy z stowarzyszeniem Związkiem Hodowców Koni tutaj w naszym rejonowym, Związkiem Hodowców Koni w Łodzi. I powiązane jest to z paradą zaprzęgów konnych, bo organizujemy co roku taką imprezę. Nie dofinansowujemy tu wprost pani Ani i Romana Chwilaków, tylko finansujemy ten rajd, którego jesteśmy organizatorem. Natomiast wniosek był złożony przez pana Chwilaka, który skupia jakby tych wszystkich jeźdźców, potrafi ich zorganizować. Dzięki temu na wojewódzkim szlaku konnym imieniem Kubala po terenie powiatu wieruszowskiego odbywa się co roku rajd. Gdyby nie było zaangażowania państwa Kwiatku, nie byłoby tego rajdu. Więc to jest rajd organizowany przez powiat wieruszowski i tylko na wniosek, gdzie powiedzmy, w jaki sposób koszty są przewidywane, my przyznajemy dofinansowanie do tego rajdu, który sami realizujemy, czyli finansujemy, pokrywamy faktury. Czyli nie jest to dofinansowanie do żadnego przedsięwzięcia prywatnego. Myślę, że dobrze, że są ludzie, którzy wykazują aktywność i chcą w ogóle uczestniczyć czynie, że tak powiem, społeczne, natomiast to jest kwestia tych, którzy się zaprosi, żeby dać im wyżywienie, mocne skłonienie i ponieść koszty, które robią na co dzień muszą być w związku z tym. Natomiast jeśli chodzi o punkt 9, pan Nowrocki dofinansowań. Mamy przyjęte, że dla jednej organizacji nie finansujemy więcej niż dwóch wniosków. Ale trzeci wniosek z kolei, więc uczniowski klub sportowy WIOM powinien się zdecydować, do czego chce ewentualnie dofinansowanie, do sprzętu czy do imprezy. Ponieważ w pierwszym rzędzie były złożone wnioski o dofinansowanie imprez, no to kolejny wniosek musiał być rozpatrzony negatywnie, bo byłoby to przekroczenie w stosunku do zapisów regulaminu i z tego tylko względu była ta odpowiedź negatywna na tym etapie. To nie znaczy, że jak przemyślą sprawę w przyszłym roku, możemy to rozpatrzeć w nowym roku. Jeśli chodzi o pytanie złożone przez radnego Nawrockiego dotyczące punktu 16,